Pierwszą większą był chyba Smok ta Baluga. Oto ta baluga, dzielny ta baluga, zuch i kwas. To była taka odpowiedzialna historia, bo to był serial i to był główny bohater, tytułowy bohater. Ta baluga! Witaj w moich skromnych progach. Gdzie ona jest? Gdzie księga? Księga? Chodzi ci o taką z obrazkiem smoka na okładce? Oddaj mi ją i to natychmiast. I co ciekawe, to było w ubiegłym wieku chyba. Tak, to było w ubiegłym wieku, jak to brzmi dzisiaj. Mógłbym się założyć, że to ta jaskinia. Nie szkodzi, w końcu znajdziemy księgę. Mam nadzieję. Zostało nam niewiele czasu. Wskakuj. Najczęściej dostaję propozycje takich dziwnych postaci, które mówią bardzo wysokimi rejestrami, albo jakichś bohaterów znerwicowanych. Wystarczy! Wszystko wyśpiewa! Nieżyjąca już Asia Wizmur odkryła ten potencjał gdzieś we mnie i zaproponowała mi po raz pierwszy zagranie czegoś w tym rejestrze. Ty potworze! Nie ja tu jestem potworem, lecz ty! Ty i ta bajkowa hałastra, która psuje mój idealny świat! Gadaj, gdzie się schowali! Ugryź się! Pamiętam ten dzień, to popołudnie właściwie, kiedy przyszedłem nagrać ciastka. Zaczęliśmy od tej sceny, kiedy Farquaad urywa mu słynne guziczki. Nie, nie guziczki! Tylko nie moje ukrywane! Dobrze, powiem! Żwirek kręci z muchomorkiem. Z muchomorkiem? Tak, z muchomorkiem! A jeszcze chyba wcześniej albo równolegle, nie pamiętam jak to tam w harmonogramie było, była przymiarka do świata Elmo. Witam was w świecie Elma! Elmo tak się cieszy, że was widzi! Był świat Elma, ale on też właśnie w Sezamkowej był jako Elmo, Elmo, bo tam tych bohaterów jest bardzo wielu. Elmo kocha rybkę! I kredkę też! To Elma świat! Wy też możecie śpiewać! Cudownie! Ale okazało się, że gdzieś tam czuję się w tym swobodnie i nie męczę się i mogę grać parę godzin takim głosem. No to potem się posypało, bo to tak jest. A kto by tutaj coś takiego... Widać gdzieś Jinxa? Nie, ja nie widzę! To już 2 tygodnie i co dzień ten sam numer, ten sam spacer w kociomysim stylu. To było dla mnie rozwijające, bo w tych bardzo wysokich rejestrach szukać jeszcze dodatkowych barw. I ciemniejszych, i jaśniejszych, i okazuje się, że można. A więc znikąd nadziei! Gdzieś nas zabiją! Ja, stop! Mówiłem ci, mówiłem wam wszystkim, mówiłem! No mówiłem o stopach, tak? Mówił się o stopach, faktycznie. On miał w zasadzie taki mikroepizodzik w tym pierwszym filmie, kiedy na wielkim zbliżeniu było widać te jego ogromne, maślane oczy i jak się strasznie rozpłakał. No cześć! Oj, przepraszam, no. O, Aleś, no i co zrobiłeś, no? Nie chciałem, przepraszam, spokojnie. Potem okazało się, że też ta postać urosła w kolejnej części, w kolejnej, i powstał cały serial, i powstały pingwiny z Madagaskaru, gdzie on występował, a teraz niech żyje król Julian. Spójrz, jedyna rzecz, która wybudzi cię z tego smutnego transu, to będzie... Stopa! Rau, rau. Stopi! Dinky Winky, Dinky Winky, Dipsy, Dipsy, La La, La La, Po. Teletubbiesie to w ogóle też była prześmieszna przygoda, bo pamiętam, że ten projekt przyszedł w ogóle do Polski. Okazało się, że będzie to udźwiękowiane w naszej wersji językowej i my się zastanawialiśmy, ale po co? Bo oni nic nie mówią, a okazuje się, że tam są jakieś pojedyncze słowa. Hejo! Pewnego dnia w krainie Teletubbiesiów Dipsy stał na wzgórzu. Dipsy na wzgórzu! W ogóle to było bardzo dziwne. Bardzo, bardzo dziwne. I te sesje nagraniowe też były zaskakujące. My też graliśmy to parami. Telegramki! Ale doszliśmy potem już do takiej wprawy i tak poznaliśmy bohaterów, że w zasadzie graliśmy cały odcinek a la long. No, tam były różne dziwne, śmieszne rzeczy w Teletubbiesiach i okazało się, że to jest bardzo, bardzo długi projekt, jakiś taki kilkuletni. Księżniczka! Flik! Co to?
to jest? O, a to! To nowe urządzenie do zbierania nasion! Koniec z wyciąganiem pojedynczych ziaren! Teraz można ścinać całe kłosy! Nie mamy czasu na zabawy! No właśnie! To było dla mnie wielkie wyróżnienie. Byłem przeszczęśliwy, ponieważ dostałem po raz pierwszy główną rolę w wielkiej disneyowskiej produkcji. Wasza królewska mość! My możemy wysłać kogoś po pomoc! O! Wyjść poza wyspę? Dlaczego ja na to nie wpadłam? No, bo to by było samobójstwo. Pamiętam, że myślałem, że będziemy to nagrywać przez kilka dni, a my to zrobiliśmy w ciągu właściwie jednego, niecałego. Nie umiem tańczyć, Ron! To mój koń! Ten serial był w fazie testów, kiedy przyjechał coach ze Stanów właśnie tu do tego studia. Powtarzaj za Rolfem! To mój koń? Tak, to mój koń! Rolf miał inaczej na imię wtedy jeszcze. I mówił z meksykańskim akcentem. Zbrukaliście imię strażników miejskich i zostajecie skazani na spacer wstydu! Jakaś taka powstała dyskusja, że u nas to się w ogóle nie przenosi, no bo u nas nie ma takiej mniejszości hiszpańskojęzycznej jak w Stanach, więc te wszystkie żarty i odniesienia tu się nie sprawdzają, więc postanowiliśmy, że on będzie Rolfem i że będzie miał jakieś tam naleciałości germańskie. Jesteś robotem, prawda? O, no nie, prawdziwy geniusz nam się trafił, co? Larry był takim robotem, który miał takie inklinacje do bycia arystokratą brytyjskim. Zresztą w oryginale mówił z takim high British akcentem. Robotem. Jestem Larry 3000. Wiem wszystko o etykiecie i znam wszystkie możliwe języki, bo miałem być dyplomatą. Bardzo lubiłem tę postać. Anakin. Bądźmy uczciwi, ty byłeś bohaterem i ty zasługujesz na dzień chwały z politykami. Dobrze, jesteś mi coś winien i nie za uratowanie cię po raz dziesiąty. Dziewiąty raz. Ta przygoda na Ketonemoidia to się nie liczy. Zaczęło się od castingu na tak zwany ludzki dubbing, czyli na zdubbingowanie Haydena Christiansena, który grał Anakina, no i się udało. Senat może przegłosować dzisiaj zwiększenie władzy wykonawczej dla kanclerza. To oznacza mniej gadania, a więcej działania. Czy to źle? Ułatwi nam to zakończenie wojny. Potem była kreska. Anakinie, dlaczego? Przepraszam. Zobaczyłem, że to właśnie przez Jedi nigdy nie nastanie pokój. Był taki renesans Gwiezdnych Wojen i powstał szał, właśnie zaczęły się seriale, ileś odsłoń i właśnie jeszcze były Gwiezdne Wojny Lego, no to też zabawne, bo to wiele lat się ciągnęło za mną. Co ci się stało w narzutę? Jaką narzutę? Aj, to mnie usypał! Strzelam. To mogłem być ja. Hotel Transylwania. Nie pamiętam, jak miał na imię mój bohater, ale to były gadające okulary. Miło cię widzieć. Skąd ja to znam? Ohoho! Pudło! Pudło, pudło, pudło! Okej, wygrałeś. Masz wędlinkę. Co? Po co mi jaka wędlinka? Nie! Jedyna ekspresja, jaką te okulary, czyli ten bohater posiadał, no to były brwi, które nad tymi oprawkami się tam unosiły albo przesuwały. To było wszystko. To był dość długi i raczej niezbyt udany dzień, więc tak, chyba lepiej już się położę spać. Tu trudność polegała na tym, że on się odzywał od czasu do czasu. I był ptasi i trzeba było jeszcze jakieś cechy ptasie nadać mu, a jeszcze do tego był zazwyczaj złośliwy i był takim oponentem do Po, czyli do pandy i tak mu tam wrzucał od czasu do czasu złośliwostki. I w jednej krótkiej kwestii, no to czasem graliśmy to po kilka razy, żeby trafić w te intencje. Nie powinieneś tu być. No wiem. Masz rację. Nie jestem... Ale całe życie marzyłem, żeby... Nie, ale ja miałem na myśli, że tutaj, konkretnie w tym pokoju, bo to mój pokój. Ciasny, ale własny. Był taki film, ja byłem przekonany, że nie brałem w nim udziału. Nawet się pokłóciłem ze znajomymi, byłem się gotowy założyć, a potem oni mi włączają to i okazuje się, że tak, że jestem. I to był Czerwony Kapturek. No dobra, co my tu mamy? A, takie tam właśnie sąsiedzkie, podwójne włamanie, nieuzasadnione użycie siekiery, próba pożarcia. W Czerwonym Kapturku grałem jakiegoś takiego bociana policjanta albo kogoś takiego, ale byłem przekonany, że nie. Naprawdę na serio się pokłóciłem z nimi. Ej, numer dwa! A skąd wiesz, że numer jeden nie zwinie się po prostu na drzewo? Pamiętam, że mój bohater nienawidził brokułów. Tak, był jakiś... O! Moja noga.
dostałem w piszczel. Au. Przeżyję. Słychać? Pisze się dźwięk? Bo dźwięk jest tu podpięty do tego, tak? Nie, dźwięk jest podpięty... Szajse. Co ja robię? Ja nie gram w nic, ale no na pewno Wiedźmina zapamiętałem, bo zagrałem tam parę postaci. Leż spokojnie, Zygfrydzie. Znowu przed ostatnią chwalebną bitwą jestem ranny w nogę i nie mogę chodzić. Jeśli to jest do angielskojęzycznej wersji, no to tylko mamy puszczony w słuchawkę ten oryginał, a potem trzeba w tej samej intencji i w tej samej długości, bez patrzenia na cokolwiek. I to są takie słowa, zdania i reakcje często wyrwane z kontekstu. Zwłaszcza jak to są tam, że gdzieś ktoś dostał... Jest na przykład 15 takich reakcji. Dłuższe. Ja widzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak gra się to. No to jest taka specyficzna robota. Ale też jest to ciekawe, bo potem to jest zestawione. Ja nie wiem, kto to składa. No, to na pewno trwa godzinami, więc ja mu współczuję. To w ogóle dla mnie było też, kiedy zacząłem pracę w dubbingu, no to wiadomo, że wcześniej jako, i tam Szczeniak, a jeszcze wcześniej jako dziecko oglądałem kreskówki i to w ogóle niesamowite spotkania. Niesamowite spotkania, bo właśnie głosy kojarzone z jakimiś postaciami. Przychodzę do studia i oto są ci ludzie, którzy wyglądają kompletnie inaczej, niż mi się wydawało, że mogą wyglądać. To jest naprawdę, to jest zabranie czegoś, tak? Jakiejś tam imaginacji na temat ważnej części życia.